Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Zanim rozpocznę, czy ściągnąłeś już moją darmową medytację serca i tantryczną praktykę bliskościową? Jeśli nie, na co czekasz? Linki pod filmem, a ja teraz przechodzę do rzeczy. Co zrobić, gdy robisz to i nie dochodzisz, albo dochodzisz, ale nie tak, jak tego chcesz? Za szybko lub zbyt intensywnie, albo w ogóle nie tak. To jest temat, który często się pojawia. Myślę, że każdy z nas dzieli jakieś takie trochę żenujące doświadczenie w swoim życiu erotycznym, gdzie no, coś poszło nie tak. Może to nawet miało jakiś przedłużony okres w całym naszym życiu i trwało długo, może teraz właśnie trwa, może teraz Cię dotyczy. Może też jesteś jedną z tych osób, które są preorgazmiczne. I jeszcze na przykład nie dochodzą do orgazmów, tak jakby tego chciały. Preorgazmicznych. Jeszcze, po prostu jeszcze się uczysz. Podam taki przykład, który ostatnio omawiałam z jedną moją klientką na coachingu. Bardzo dziękuję, że mogę podzielić się tą historią. Ona jest podwaliną dzisiejszego wideo. Historia wygląda tak. Jest kobieta, poznaje mężczyznę i umawiają się ze sobą. Po kilku randkach jedna z nich zapowiada się na ten szczęśliwy finał w sypialni. I faktycznie tak się dzieje. Oboje lądują w mieszkaniu jednej z tych osób i zaczynają się rozbierać, zaczyna się robić przyjemnie, a w pewnej chwili entuzjazm jego opada. No i reakcją mojej klientki było, no jest okej, okay, nic się nie dzieje, to jest pierwszy raz, więc to jest chyba normalne. Zobaczymy, jak pójdzie później. Ale on się mocno spiął. Na co? I opowiadam tę historię z perspektywy mojej klientki w tym momencie. Pamiętajcie o tym. Na co ona mówi, no ale naprawdę jest okej. Okay. Może nie rozumiem, co myślisz, ale no, dla mnie jest w porządku. A jego odpowiedzią w tym momencie jest, no właśnie, nie rozumiesz. Co sprawia, że ona czuje, jakby ktoś wbił jej sztylet w serce, postanawia wstać, ubiera się, dziękuję mu za wieczór i wyprasza go. I nie rozmawiają ze sobą później. Jej ta historia za to bardzo ciąży i dzieli się tym ze mną na naszym coachingu. Przegadałyśmy ją, rozebrałyśmy na czynniki pierwsze i stała się ona inspiracją do dzisiejszego wideo. I chciałabym w ten sposób zaznaczyć tą bardzo ważną rzecz, że to są sytuacje, które się trafiają, które zdarzają się. Szczególnie, gdy dotyczy to pierwszych momentów, gdy zaczynamy ze sobą chodzić do łóżka. Lub gdy towarzyszy nam stres, gdy coś się dzieje w życiu i nas kompletnie rozstraja, gdy mamy dłuższą przerwę, gdy pojawiają się dzieci, gdy któryś z partnerów czuje, że nie ma już takiego powiązania z tą drugą osobą, gdy jesteśmy długo singlami i nagle wchodzimy w nowy związek. Takie rzeczy się dzieją. Okay? Jest wiele sytuacji życiowych, które składają się na to, że czasami czujemy, że zawodzimy. I to poczucie zawodu nas samych wobec nas samych dotyczy nie tylko sytuacji stricte łóżkowych, ale w innych rejonach życia również. To, co się bardzo mocno ujawniło w obu tych osobach podczas tej sytuacji, gdy się działa, to była ich własna bezbronność w tej chwili. Był taki moment bezbronności. I chciałabym pokazać Wam i dać Wam takie narzędzie, żeby przez takie momenty przechodzić trochę lepiej. Nie da się przejść przez nie dobrze, nie da się przejść przez nie bezboleśnie. To jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Będzie bolało. Ale da się przejść przez nie tak, że na koniec czujesz wdzięczność i dumę, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś lub mogłaś. Tak jak potrafiłaś czy potrafiłeś. I czujesz, że dałeś z siebie wszystko, czy dałaś z siebie wszystko. Nie masz sobie nic do zarzucenia. Wspomniałam o tej bezbronności, jaka pojawiła się w tych osobach. To jest ten najważniejszy punkt, który trzeba zrobić w tym momencie. Pierwszy punkt. Pozwól sobie na to, żeby to poczuć, żeby to wyrazić. To, co zrobiły te osoby w tym momencie, to przybranie maski. Przybranie persony, która miała je od razu ochronić przed tą bezbronnością. Bo umówmy się, gdy jesteśmy bezbronni, to jest jedno z najbardziej nieprzyjemnych odczuć na świecie. Jasne, są sytuacje, gdy jesteśmy w kompletnej bezbronności i to jest przyjemne, na przykład, gdy jesteśmy tak blisko intymnie powiązani z kimś,
że pozwalamy po prostu odpuścić wszelkie bariery, wszelkie schematy, wszelkie jakiekolwiek struktury ego, które w tym momencie w nas są, na tę chwilę, czy na tę godzinę, czy dzień, czy kilka dni, tygodni. Jasne, i to jest piękne, i tego wszyscy chcemy. Ale oj, nie chcemy być sobą, gdy jest nieprzyjemnie, prawda? Wtedy chcemy od razu od tego uciec. To jest naturalne, ale robi nam dużą szkodę zamiast pożytku. Po prostu chroni tę strukturę ego. I ona zostaje taką, jaka jest. Natomiast pozwólmy sobie być tacy, jak sobie jesteśmy w tym momencie, takim, jaki on się dzieje. To znaczy, gdybym miała być koło tych osób w tym momencie i trochę ich prowadzić, to powiedziałabym im: poczekajcie, poczujcie to, co czujecie. I ty wyraź to, co czujesz, i ty wyraź to, co czujesz. I to jest okej, jeżeli czujecie się kompletnie emocjonalnie odkryci. Nie macie pojęcia, w jaki przebiega ten proces, nie macie nad nim kontroli i nie macie też kontroli nad efektami tego, co się dzieje, bo nie wiecie, co ta druga osoba pomyśli, nie macie pojęcia. Ale pobądźcie w tym chwilę i przyznajcie, że tak się po prostu czujecie i że boicie się tego, co ta druga osoba pomyśli. Bo oni tego nie zrobili. I większość z nas tego nie robi w takich sytuacjach. Umówmy się, to jest całkowicie naturalne, tak jak wspomniałam. Ale gdy tego nie robimy, to pojawia się coś, co ma chronić tą bezbronność. Tą delikatną, wrażliwą, bułowatą część nas. Tą bezbronność ma chronić wstyd. Ciach. Kompletnie nas odcina i tworzy dla nas barierę ochronną. Ja się teraz odsunę od tego wszystkiego i to tylko dlatego, że boję się, że ty myślisz o mnie to, co ja myślę, że ty myślisz o mnie. Innymi słowy, uprawiamy projekcję zamiast refleksji. Wstyd natomiast, poza tym, że ma tę taką słuszną cechę, czyli chce nas chronić, to jednak w tej sytuacji, w jakiej znaleźli się tych dwoje ludzi, ich oboje kompletnie zamknął. Bo ona się zawstydziła i on się zawstydził i kicha. Nie wiadomo, czy się więcej spotkają. Ale można przez to przejść, jeżeli sobie tylko na to pozwolimy, jeżeli wytworzymy w sobie postawę, która nam w tym pomoże. I punkt drugi. Tym czymś jest tworzenie powiązania. Tworzenie takiego podłoża, w którym jest miejsce na szacunek i na to, żeby omówić to, czego się właśnie najbardziej wstydzimy. Bo uwaga, gdy zaczynamy mówić o tym, czego się wstydzimy, wstyd ulatuje. Nie ma. Czy byłaś kiedyś w sytuacji, gdy jakaś twoja bliska osoba, przyjaciel, przyjaciółka, znajomy czy ktoś, zwierza ci się z czegoś, co było bardzo wstydliwe dla niej czy dla niego? I ty potem, niesiony tą empatią, którą czujesz, zaczynasz mówić coś podobnego. Wiesz, ja miałam też takie wydarzenie i ono wyglądało mniej więcej tak i tak, więc rozumiem, co czujesz. Jak ciężki wówczas jest ten wstyd? Jak ciężkie wówczas jest to wydarzenie? Jak bardzo dalej ono emocjonalnie obciąża? Bo zakładam, że już zdecydowanie mniej. Gdy mówisz o wstydzie, on się rozpuszcza. I to powiązanie pomaga w tym, żeby ten wstyd się rozbił. I dotykacie wówczas tych bardzo bezbronnych części siebie i one zaczynają czuć się w tym bezpiecznie. Jak zbudować takie powiązanie? Cóż, ja wiem, że często o tym mówię, niemalże do znudzenia, ale to jest bardzo ważne. I to jest umiejętność, którą szlifuje się przez całe życie. Komunikacja. Moi drodzy, komunikacja z szacunkiem, z uznaniem, z akceptacją. Bez względu na to, czy to, co się dzieje, to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne, zawsze to musi być objęte szacunkiem. Tak jak wspomniałam, uwielbiamy być sobą, gdy jest dobrze, ale naprawdę bardzo nie lubimy, gdy jest nieprzyjemnie. Ale szacunek i akceptacja są bardzo ważnymi elementami, które powinny w nas być wytworzone przez nas, dla nas, no matter what. Tak? Bez względu na wszystko. Muszą po prostu być w nas. To jest bardzo ważne, ponieważ w takim stopniu, jak się lubimy i szanujemy, w takim samym stopniu nas lubi i szanuje cały świat. I do takiego też stopnia my lubimy i szanujemy świat. Więc zaczynajmy od nas.
i przeglądajmy się w oczach ludzi, którzy są na naszej drodze, bo oni nam pokazują, jaką robotę ze sobą zrobiliśmy. W tym przykładzie, który podałam zaraz na początku, jest to sytuacja, która no, jest bardzo powszechną. Też dotyczy kobiet. Wielu kobiet, które na przykład jeszcze nie dochodzą do orgazmów, albo nie czują rozkoszy, albo udają je przed partnerem, lub wymuszają na sobie, że ja chciałabym już w końcu poczuć, chciałabym to w końcu poczuć i gdzie to jest, czemu tego nie ma, lub wcześniej było, teraz nie jest. Wiecie, jest tak wiele elementów, które składają się na to, że nie odczuwamy rozkoszy fizycznej. Mam na myśli w tym momencie tego fizjologicznego spełnienia, jakim jest orgazm, bo rozkosz jest jednak ciut wyżej, o czym już mówiłam i bardzo polecam mój film na temat rodzajów orgazmów. Natomiast jeżeli chodzi o sam orgazm jako reakcję fizjologiczną, to jest wiele elementów, które mogą go blokować i sugeruję wówczas sprawdzić, czy w ciele wszystko jest w porządku, czy w emocjach wszystko jest w porządku, co się dzieje w Tobie, w Twojej percepcji, Twojego świata w tym momencie, że odbija się to na Twoim ciele, bo zaręczam i bardzo bym chciała, żebyście o tym pamiętali, nasze ciała nie są przeciwko nam. One są dla nas i one nam służą. One nam pokazują, że coś się dzieje. I matka natura tak to zaprogramowała, że jeżeli czujemy coś, co jest zagrażające, coś, co oceniamy jako bardzo stresogenne, to jedną z pierwszych cech, jakie się wyłączają, są cechy reprodukcyjne. I no, sorry, ale dla ciała najważniejsze jest to, żeby żył mózg, płuca i serce. One, to jest najważniejsze. To są najważniejsze organy, więc no, jeżeli ma coś się stać, no to ciało skupia się na tym, żeby to wszystko było odżywione. Nie? Jeżeli chcesz, sorry, ale teraz się pobawić, no to nie o to chodzi. Teraz to możesz zwiewać i zająć się sobą. Więc tak jak nasze ciała pokazują, że gdzieś w jakimś jego rejonie, może w naszych emocjach, a może w naszym stylu życia, odbija się to na naszym systemie hormonalnym, na naszej sprawności, że tak to działa. Sugeruję, żebyście sprawdzili wtedy, czy na przykład nie dzieje się coś niepokojącego. I jeżeli wyniki badań pokazują, że jest wszystko w porządku, ciśnienie ok, cukier ok i tak dalej, to przyjrzyjcie się swoim emocjom. Przyjrzyjcie się, czy to, że zamykacie się na moment w łóżku, o ile to jest sytuacja powtarzalna, to jest ważne, o ile to jest sytuacja powtarzalna i nie dotyczy chwili, gdy bawicie się ze sobą sami. Jeżeli uprawiacie samą miłość i jest wszystko w porządku, no to znaczy, że trzeba popracować nad emocjami i nad tym, jakie przekonania są wokół seksualności i wokół seksualności w relacji z drugim człowiekiem. W relacji też z Twoim własnym ciałem, w relacji Twojej z Tobą, Twoich oczekiwaniach wobec Ciebie, Twojej projekcji oczekiwań Twojego partnera czy partnerki wobec Ciebie, projekcji i tych umiejętności komunikacyjnych, jakich być może jeszcze potrzebujesz w sobie wykształcić, żeby dobrze dogadać się z partnerem czy partnerką, zaprosić ją czy jego do rozmowy i do tego, żeby zredefiniować Wasze życie. Bo jeżeli taki problem utrzymać gdzieś w ramach tego wstydu, który zamknie, no to sorry, ale on będzie Was infekował cały czas. Do czasu, aż się rozpadniecie jako para. I zainfekuje inne rejony Waszego życia też. Bo taki syndrom niepewności, jaki pojawia się w tych najbardziej intymnych sytuacjach, bardzo infekuje wiele innych rejonów życia. Nie od dzisiaj wiadomo, że ludzie, którzy mają bardzo udane życie intymne, są pewniejsi siebie, zdrowsi, bardziej witalni, w ogóle mają fajniejszą energię. A ci, którzy nie mają takiego spełnionego życia, czują się czasami bardziej podatni na infekcje, jest im trudniej w pracy, czują się czasami, że mają niższą samoocenę, jest im ciężko rozmawiać z ludźmi. Nie sprowadzam wszystkiego do jednego, tak, że to wypływa z łóżka, ale wszystko ma na wszystko wpływ. O to mi chodzi. W każdym razie, podsumowując to wszystko, jeżeli to jest coś, co Ci się wydarza, raz na jakiś czas, to po prostu otocz się taką opieką, żeby zrozumieć, że to jest coś takiego, że Twoje ciało mówi do Ciebie, ej, zerknij, bo tam jest coś takiego, co wymaga Twojej uwagi. Gdzieś jeszcze się może nie do końca ukochałaś czy ukochałeś.
Może warto się tutaj zreflektować nad czymś, co się dzieje, wybaczyć to sobie i po prostu odpuścić. I nade wszystko pamiętajcie, moi drodzy, że seksualność i intymność nie sprowadza się do kilku ruchów frykcyjnych. Ona nie sprowadza się do tego, że to musi być twardy penis w jakimś otworze ciała drugiej osoby i jego orgazm w rozumieniu ejakulacja, bo tak się rozumie orgazm męski obecnie, kończy całą zabawę. To nie jest w ten sposób. To jest tak bardzo okrojony i smutny obraz, pokłosie pornografii tak naprawdę, który obrabowuje nas z całej radości i przyjemności, jaką oferuje seksualność. Okej? Okay? Bo ta para, gdyby faktycznie wiedziała to wszystko i potrafiła zaufać sobie wtedy, sobie samym, po to, żeby zaufać swojemu partnerowi w tej chwili, tej partnerce w tej chwili, przegadaliby to, odpuściliby to, spotkaliby się na drugi dzień, na trzeci, powtórzyliby to i być może to już byłby bardzo przyjemny, dobry czas dla nich obojga. Ale tego nie wiedzieli. Ale teraz mogą się na tym nauczyć. I tym samym chciałabym Wam życzyć przyjemności, otwartości na lekcje i doznania i soczystości, moi drodzy.